Najprostsza i najlepsza chyba do tej pory porada dotycząca squasha, jaką usłyszałem, brzmiała mniej więcej tak, że jak nie wiesz co zrobić, to przywal motu. I dzisiejszy film będzie o tym właśnie, kiedy, jak przypieprzyć. Zaczniemy od tego, kiedy. Kiedy uderzyć mocniej w piłkę? Kiedy dać z siebie wszystko i przywalić? Ja wypisałem sobie 4 podstawowe punkty, kiedy to należy zrobić. Pierwsze, kiedy nie radzimy sobie z przeciwnikiem. Niezależnie od tego, przeciwnik lepszy, gorszy, nie radzimy sobie, coś idzie nie tak, spróbuj zaatakować, spróbuj uderzyć mocniej. Wtedy gra potoczy się szybciej, wtedy ty chwilowo zyskujesz przewagę, więc wiele powodów powinno przemawiać za tym, albo przemawia za tym, żeby jednak uderzyć mocniej, przyspieszyć grę, zrobić ją bardziej agresywną, a ponieważ to my zaczynamy zmianę tempa, ponieważ my to zaczynamy grać agresywniej, więc jest szansa, że zaskoczymy przeciwnika i zyskamy ten punkt. Kolejny moment, kiedy powinniśmy zastanowić się, czy może to nie jest dobra chwila, żeby zagrać agresywnie, zacząć grać bardziej agresywnie, uderzyć w tę piłkę mocniej, to jest wtedy, kiedy nie radzimy sobie z emocjami. O magii z tym związanej opowiem jeszcze za chwilę. Chodzi o to, żeby wszystkie negatywne stany, wszystkie napięcia występujące w naszym organizmie pod wpływem emocji przełożyć w siłę fizyczną, rozładować to, dać temu upust i cieszyć się z endorfin, które za chwilę zastąpią adrenalinę i generalnie powinny polepszyć nasze samopoczucie. Przy okazji może poczujemy flow, może się rozładujemy, na pewno powinniśmy się odstresować i to powinno pozytywnie wpłynąć na naszą grę. Gdy nie mamy serca do gry, spróbujmy uderzyć mocno. Kiedy wchodzimy ospali na ten kort, kiedy nie wiemy, co się z nami dzieje, no generalnie czujemy, że nie mamy dnia do squasha, nie mamy serca do squasha, to wtedy spróbujmy też przyspieszyć, uderzyć mocniej. Pozwoli nam się to bardziej zakotwiczyć w tym, gdzie jesteśmy, czyli organizm zacznie produkować endorfiny, poprawi się nasze samopoczucie, powinno być nam łatwiej też wrócić na kort myślami, być tu i teraz i cieszyć się grą. No i ostatni punkt, który wyodrębniłem, to jest, nazwałem go trochę, co ja tutaj robię. Czyli znowuż, stan, w którym wchodzimy na kort, nie do końca wiemy po to. Przyszliśmy bez motywacji. Niby gramy w tego squasha, ale tak naprawdę łazimy w tym kącie z miejsca na miejsce, nie potrafimy się skupić, nie potrafimy się zebrać. Przywalmy mocniej w piłkę, to powinno pomóc. Mocniejsze uderzenia, przyspieszamy, skupiamy się na tych uderzeniach. Siła ręki wymusza to, żeby umysł się skupił, żeby bardziej kontrolował to, jak prowadzimy tę rękę, co robimy z rakietą. I jest szansa, że wyjdziemy z tego takiego obojętnienia, z tego niewiedzenia, co robię, właśnie w stan umysłu, w którym skupiamy się na tym, żeby uderzyć mocniej, żeby właściwie poprowadzić mięśnie, żeby jeszcze bardziej się wygiąć, jeszcze lepiej pociągnąć swing, uderzyć sweet spotem w rakietę i posłać tę piłkę maksymalnie mocno tam, gdzie chcemy. Czyli znowuż, przypieprz w tę piłkę i zakotwicz się w tu i tam. Na treningach powinniśmy wyćwiczyć sobie nawyk, że jak trening nam nie idzie, ćwiczymy jakieś trudne rzeczy, które wymagają skupienia, powolności, a chcielibyśmy skończyć trening z dobrym nastawieniem, albo po treningu jeszcze biegamy sprinty, robimy jakieś ćwiczenia siłowe, cokolwiek będzie wymagało od nas większego wysiłku. Kończmy ten trening właśnie tym, żeby zrobić paręnaście, może nawet parędziesiąt odbić, zależnie od naszej kondycji możliwości, takich silnych odbić, takich, które pozwolą nam poczuć siłę z tej piłki, uda nam się zagrać ładnie sweet spotem, kilkanaście uderzeń sweet spotem z rzędu na pewno pomoże nam pozytywnie skończyć trening, pozytywnie się naładować i uczyć się właśnie zakotwiczać pozytywne emocje w silniejszym uderzeniu piłki. No dobra, łatwo mówić uderz mocniej, trudniej to zrobić. Jak to zrobić? Po pierwsze, trzeba się nauczyć uderzać sweet spotem i tutaj odsyłam do filmu poświęconego sweet spotom. Musimy mieć odpowiedni zamach, z angielskiego swing, i tu trzeba się skupić, to trzeba poćwiczyć wcześniej. Prowadzenie rakiety na backhandzie i forehandzie nie jest sprawą prostą, nie jest odruchem naturalnym. Naturalnie będziemy raczej te zagrania skracać, robić to inaczej. Natomiast w squashu prowadzenie rakiety wymaga prowadzenia tej rakiety wzdłuż ciała.
No i trzecia ważna rzecz to ustawienie względem piłki. Nie możemy być za blisko, bo nie mamy miejsca na swing, nie możemy być za daleko, bo będziemy uderzać końcówką głupki rakiety, czy nie trafimy sweet spotem. Trzeba ćwiczyć właściwe ustawienie względem rakiety, odległość względem piłki. Powinniśmy być też nisko na nogach, więc pamiętamy o tym, żeby nie być za blisko piłki. Pamiętamy też o tym, żeby w momencie uderzenia piłki ta piłka była w połowie naszego ciała, mniej więcej tam, gdzie jest środek ciężkości naszego ciała, tak, żeby idealnie trafić sweet spotem. Powiedziałem, że powiem dzisiaj o magii na korcie i to jest właśnie ten moment związany z psychologią uderzenia, albo generalnie z psychologią sportu. Jak już wcześniej mówiłem, możemy próbować dzięki naszym agresywnym zagraniom wpływać na nasze emocje, ale możemy też emocje wykorzystać do tego, żeby z nimi zagrać. Czyli jak jesteśmy zirytowani, ucieszeni, jakiekolwiek szargają nami silne emocje, dosyć łatwo, bo to przychodzi nam w sumie dość naturalnie, możemy je przełożyć na siłę. Wystarczy o tych emocjach pomyśleć i rozładować je na piłce. I chyba nie muszę tłumaczyć, jak to działa, zresztą chyba nie jestem w stanie wytłumaczyć, jak to działa. Generalnie chodzi o to, żeby skupić się na chwilę na tych emocjach i idąc na nich, walnąć w tą piłkę. Poczuć ten moment, kiedy przekazujemy te emocje do piłki w chwili uderzenia. 3-4 takie uderzenia powinny spowodować, że te emocje w nas opadną, przekształcą się w energię pracy naszych mięśni. No niestety zagrożenie, jak zawsze, to z magią jest, tak? Magia ma swoje konsekwencje. Tak jest i w tym przypadku. Konsekwencją tego może być to, że albo się za mocno spalimy, popłyniemy na emocjach, nie będziemy w stanie ich wystudzić, szczególnie jeżeli to są emocje takie jak agresja. My je będziemy rozpalać, podniecać i będziemy coraz bardziej zdenerwowani, zirytowani i niestety nas to wybije z gry, pogorszy naszą grę. Tak samo jeżeli jesteśmy mocno ucieszeni, mocno zadowoleni, i będziemy się na tym bardziej skupiać niż na tym, żeby te emocje przekazać na siłę uderzenia w piłki. Będą te emocje w nas narastały i będzie nam się grało coraz trudniej. Żeby temu zapobiec, trzeba to regularnie ćwiczyć. Czyli jak przychodzimy na trening, jeżeli przychodzimy na trening, szarpią nami emocje, uczymy się wtedy przełożyć je w energię uderzenia w piłki, uczymy się zostawiać emocje na piłce, na ścianie. Nieważne, jaki punkt w umyśle sobie wybierzecie, ważne, żeby regularnie, konsekwentnie to ćwiczyć, żeby to się stało naszą rutyną. Że jak zaczynamy silniej uderzać w piłkę, to emocje się uspokajają, łapiemy spokój, koncentrację, jakąś rutynę, idealnie, jeżeli uda nam się wejść we flow. Mówiąc na przykładzie swoim i kilku koleżanek i kolegów, którzy tę technikę stosują, czyli kiedy nie idzie przywal mocniej, generalnie to działa. Nawet jeżeli działa to słabo, to i tak korzyści z tego tytułu jest więcej niż strat, więc opłaca się tę technikę stosować. Jest, jak sami słyszycie, jak sami, mam nadzieję, już tego doświadczyliście, jest ona stosunkowo prosta, łatwa do wdrożenia. Chcecie poprawić swoją grę w squasha? Uderzcie mocniej, przyspieszcie grę. Zobaczycie. Liczę na to, że się uda, tak jak wielu innym się udało. Trzymajcie się, powodzenia.